Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszego cyklu Zostań w domu, szydełkuj z nami. W ostatnim odcinku zaczęłyśmy robić torbę, big torbę, taką według Joli Mazurek i zrobiłyśmy sobie do tej torby dno. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować tą torbę, czyli zaczniemy sobie robić ścianki i zaraz pokażę jak. Tak jak mówiłam, dno dorabiałyśmy do wielkości około, ja tutaj mam 32 cm. I ważne jest, że każda z tych ścianek ma parzystą ilość słupków. Ważne jest to dlatego, że teraz dzielimy sobie tą ściankę na pół. Czyli ja tu mam na tej ściance 64 słupki, na każdej ściance mam tyle samo. I odmierzam sobie teraz, odliczam sobie 32 słupki, wyznaczam połowę ścianki i zaznaczam ją kolorowym markerem. Ja markerów takich profesjonalnych nie mam i użyłam sobie tutaj kolorowego spinacza. Można do tego użyć agrafki, kolorowej nitki, cokolwiek, żeby sobie zaznaczyć tutaj środek tej ścianki, bo jest to dla nas ważne. W zasadzie tylko w tym pierwszym rzędzie przerabiania ścianki, bo musimy sobie wyznaczyć środek, gdzie będziemy zmniejszać oczka, bo nadal musimy na rogach, w narożnikach dodawać po 2 słupki, ale ilość słupków na ściance nam się nie zwiększa, czyli teraz będziemy przerabiać już dookoła, cały czas na każdej ściance, tak jak ja tu mam 64 słupki, także tyle samo ich muszę mieć, jak dojdę do samej góry ścianki. Także wykonuję sobie teraz tutaj w narożniku, tak jak w przypadku robienia dna do torebki, dodaję w narożniku 2 słupki, a tutaj sobie będę przy środku je zdejmować. Czyli przerabiam sobie teraz 32 słupki. Zaczynam oczywiście, pierwszy słupek to są 3 oczka łańcuszka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trzydzieści jeden. I tak jak mówiłam, na połówkę muszę mieć 32 oczka. I to 32 słupek, przerabiam go tylko tutaj do połowy, przeciągam nitkę jeden raz i znowu nawijam i wbijam w kolejne oczko i też przeciągam jeden raz i teraz pod tymi 3 pętelkami przeciągam sobie nitkę wiodącą, czyli zmniejszam 2 słupki tak w jeden. Robię słupek łączony 32. Opuszczam teraz raz, dwa oczka tutaj, raz, dwa i wkuwam kolejny słupek dopiero w trzecie oczko, tutaj w trzeci słupek. Raz, dwa, trzy. I też przerabiam go tylko do połowy. I w następny też tylko do połowy i dopiero przeciągam pod 3 oczkami. I tutaj mi wychodzi taka łezka. I one będą, te łezki tak nam rosły do góry. W tym miejscu nam się będzie torba zwężała.
i przerabiam sobie dalej znowu 32 słupki. I będę tak robiła dookoła torebki, aż przejdę do następnego rzędu. Przechodzimy do ostatniej ścianki pierwszego rzędu, czyli znowu na narożniku robimy sobie dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. Raz, dwa, oczywiście połowę słupków robimy 32 słupki, czyli teraz będzie 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32. Znowu mamy ten słupek zmniejszający, czyli łączą dwa słupki, łączą jeden słupek zrobi wkuty w dwa z poprzedniego rzędu, czyli nawijamy, przerabiamy do połowy, znowu nawijamy, wbijamy w kolejny słupek z dolnego rzędu, przerabiamy do połowy, przeciągamy pod tymi trzema pętelkami. Opuszczamy tu dwa środkowe oczka i znowu robimy słupek taki łączący. O, tutaj do połowy i w następne oczko do połowy. Tak, i to mamy pierwszy słupek drugiej połówki tej naszej ścianki. Raz, dwa, trzy, cztery. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 6, 7,
8, 29, 30. A jakieś łączenie niteczki to mam, nie szkodzi, to się potem schowa. 31 w narożniku, czyli to są te dwa słupki dodane w narożnikach, 31, 32. I zakończam tutaj ten rządek pierwszy ścianek, czyli tak samo jak w przypadku dna torebki robię jedno oczko łańcuszka i pół słupek nawijany, wbijany w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego słupka w narożniku. O, i przeciągam tutaj pod tymi trzema pętelkami i przechodzę do kolejnego rzędu naszej ścianki. Czyli robię tak samo, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, dodaję dwa słupki w narożniku. To samo, co w dnie torebki robimy, postępujemy tak samo, tylko musimy pamiętać, żeby tutaj zrzucać te oczka właśnie na tym środku, gdzie mamy zaznaczone. Tego znacznika nie musimy już przesuwać wyżej, bo ta dziurka taka, to oczko, no wyznacza nam, gdzie jest ten środek. O, będzie to taką ozdobą tej torebki. Są te tutaj takie łezki, dziurki widoczne na rogach. Czyli robię tą ściankę tak samo. Tu już mam trzy słupki i pilnuję, żeby było na tej ściance 64 słupki. Żeby nie powiększam oczywiście na rogach, ale spuszczam tutaj na środku. Czyli 32 słupki sobie robię. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Ja przerobię z Wami jeszcze tą jedną ściankę, tak żeby to utrwalić, żeby pokazać, jak to tutaj na tym środku fajnie wychodzi to zmniejszenie. Później tak nawet nie trzeba liczyć tych słupków, bo same nam będą wyznaczało, gdzie jest ten środek. Ten pierwszy, drugi rządek warto sobie jeszcze przeliczyć, ale potem już same będziemy wiedziały, w którym miejscu to skracać, nawet bez liczenia. I tutaj znowu zmniejszamy 32 do połowy, tak, i tutaj opuszczamy 2 i tutaj się wkuwamy, o, 33 słupek. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwadzieścia, dwadzieścia trzy,
góry. 25. 27. 28. 29. 30. I narożnik 31. Tutaj dodajemy 32 słupki mamy. I przechodzimy do kolejnej ścianki. I tutaj już widać, prawda, jak nam się ten rożek w torbie, w tej ściance tutaj zwęża, tak? Tutaj nam się potem to podniesie, to się tak naprostuje wszystkie ścianki i torba nam będzie rosła do góry. O, będzie to tak wyglądało. I tych okrążeń musimy zrobić no też na taką wysokość, co najmniej jak mamy tutaj szerokość tej ścianki, czyli tak jak to było 32 cm, to żeby torebka wyglądała ładnie, proporcjonalnie na tej wysokości, tutaj, na tej niższej, na tym środku ścianki, też musi mieć około 32. Zwykle tak się dodaje 2-3 okrążenia do tego, co było u podstawy torebki, czyli na ilość okrążeń w dnie torebki, to o 2-3 okrążenia zwiększa się na ściankach, wtedy torebka się ładnie układa, ładnie się prezentuje, jest proporcjonalna. Także pomalutku róbcie sobie ścianki do następnych zajęć, a wtedy pokażę, jak zrobić i jak zamocować takie ładne uszka. Także do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam.